Dzień dobry, Monika Ordowska, dziewczyna z Fortuną. Rozpoczynamy nasz program. Ja już wiem, jakie zagadki Was czekają. Powiem Wam, na czym polega pierwsza z nich. Myślę, że są dzisiaj ciekawe zagadki. Zwierzę na literkę S, zwierzę z mojej koperty. Proste zwierzę, każdy je zna. A osoba, która poda mi zwierzę z koperty, wygra błyskawicznie, mam nadzieję, 100 zł. Wy już się zastanawiacie, a ja przypominam Wam zasady programu. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej dowiesz się na 388 telestronie Gazety Czwórki. To kto już ma pierwszy pomysł? Słuchajcie, zwierzę, znane zwierzę na literkę S. 100 zł do wygrania, jeżeli już wpadłeś na jakieś zwierzę, zapraszam do studia. Zagadka dla wszystkich, zagadka na rozgrzewkę. Za chwilę będzie trudniej, ja już widziałam kolejną zagadkę. Halo, dzień dobry, proszę odpowiedź. Dzień dobry, stonoga. Stonoga, no jeszcze nie, ja zapiszę stonogę. Zapisuję, żebyście nie podawali mi jeszcze raz tych odpowiedzi, które już usłyszałam. Za stonogę nie zapłacę, stonoga nie znajduje się w czerwonej kopercie. Kto wpadł jeszcze na jakiś inny pomysł? Zwierzę na literkę S. Nazwa tego zwierzęcia jest ukryta w czerwonej kopercie. Słuchajcie, tych zwierząt naprawdę nie ma wiele. Halo, dzień dobry, proszę odpowiedź. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Sokół. Jeszcze raz. Sokół. Sokół. No nie, jeszcze nie. Sokół i stonoga. Takie odpowiedzi już padły. To co, może za trzecim razem się uda. Może trzeci telefon będzie z prawidłową odpowiedzią. Zwierzę na literkę S. Znacie je. Każdy to zwierzę na pewno zna. Powiem nawet więcej. Każdy to zwierzę widział. 100 zł do wygrania. Czy ktoś wie, o jakie zwierzę chodzi reżyserowi? Szybciutko, naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Kolejna zagadka będzie trudniejsza. Ja tą zagadkę widziałam i sami zobaczycie zaraz. Mam nadzieję, że szybciutko rozwiążemy zadanie na rozgrzewkę, tą naszą pierwszą zagadkę. Zwierzę na literkę S w nazwie musi być ta nazwa, która jest ukryta tutaj w kopercie. Ktoś mi musi ją podać. Halo? Dzień dobry, proszę odpowiedź. Dzień dobry, Stonka. Stonka. No, każdy widział stonkę, zgadza się, ale nie jest to jeszcze ten zwierzak, który jest ukryty w kopercie. Ja zapiszę. Stonka, stonoga i sokół. Takie nazwy już usłyszałam, nazwy zwierząt. Kto mi poda zwierzę, które jest ukryte w kopercie? Chciałabym, żebyście szybciutko wpadli na to zwierzę, ale nie bardzo wiem, jak Wam tutaj podpowiedzieć. 100 zł do wygrania. Jeżeli wiesz, o jakie zwierzę może chodzić? Udało Ci się znaleźć zwierzę na literkę S, które jeszcze nie jest tutaj zapisane na tablicy. Zapraszam do studia. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie myślisz o zwierzaku, który jest tutaj ukryty. Myślę, że nie ma dużo zwierząt na literkę S. Halo, dzień dobry, proszę o odpowiedź. Słoń. Słoń. No nie, jeszcze słoń to nie jest. Przypomnę przy okazji tego telefonu, że w naszej zabawie trzeba mieć ukończone 18 lat. Ja nie jestem pewna, czy osoba, która trafiła do studia, miała 18 lat skończone. Bardzo Was proszę, dzwonią tylko osoby pełnoletnie. I jeżeli osoba pełnoletnia ma jakiś pomysł, zapraszam do studia. Dzieciaki oczywiście mogą pomagać rodzicom, ale ważne jest, żeby to osoba dorosła wybrała numer telefonu i to osoba dorosła trafiła tutaj do studia z prawidłową odpowiedzią. Halo? Dzień dobry, proszę o odpowiedź. Słucham. Słucham. Proszę, poproszę o zwierzę na S.
Sęp. Sęp. No też nie. Nie jest to... Sęp, stonoga, sokół, stonka i słoń. Takie odpowiedzi usłyszałam i te odpowiedzi jeszcze nie są warte 100 zł. Mam nadzieję, że ktoś z Was wpadł już na zwierzę, które jest ukryte w mojej kopercie. Reżyserka, to jest fajne, słuchajcie, wszyscy walczycie. Dajmy może większą nagrodę. Co na to reżyser? 200? Naprawdę jesteśmy blisko rozwiązania, już kilka odpowiedzi usłyszałam. Ja myślę, że nie zostało nam dużo tych zwierzaków na literkę S. Kto mi poda teraz prawidłową odpowiedź? Kto trafi w dziesiątkę? Czerwona koperta nadal na tablicy, to oznacza, że wciąż jest szansa na 200 zł. Wciąż ktoś może te pieniądze wygrać, tylko kto wykorzysta tę szansę? Halo? Proszę odpowiedź. Dzień dobry, Skarabeusz. Skarabeusz, no przekombinowane troszeczkę. Czy każdy widział skarabeusza na własne oczy? Nie sądzę. A moje zwierzę, słuchajcie, jest tak popularne jak stonka. Czy nawet sokół, czy stonoga nawet, wiecie? Słuchajcie, ja zapiszę tego skarabeusza. Nie kombinujcie. Proste, znane zwierzę, które każdy widział. Zwierzę na literkę S. Czy ktoś wpadł jeszcze na jakiś pomysł? Dużo telefonów usłyszałam, dużo odpowiedzi. Słuchajcie, nie widzieliście tego zwierzaka w zoo. Bardziej idźcie w stronę stonki, sokoła. Halo, dzień dobry, proszę odpowiedź. Dzień dobry, szczur. Szczur? No i jeszcze nie. Ale ja coś w tym momencie podpowiem, bo ten szczur mi się podoba. No właśnie, reżyserka też już podpowiedziała. Moje zwierzę zaczyna się od sz. Czyli druga literka to Z i to na pewno nie jest szczur. A skoro nie jest to szczur, to musi to być... Czy jak? Nie szczur, na pewno nie jest to szczur, ale to jest zdecydowanie najlepsza propozycja, która do tej pory padła, bo na pewno ten wyraz zaczyna się na S, a druga literka to Z. Kto wpadnie na pomysł, kto wpadnie na hasło z mojej koperty? Ten pomysł wart jest 200 zł. Wygrana już nam tutaj wzrosła. 200 zł zapłacę komuś, kto teraz trafi do studia z prawidłową odpowiedzią. Szczur to nie jest. Co to może być? Teraz już macie ograniczone pole tutaj wymyślania tych nazw, bo wydaje mi się, że jest zaledwie kilka takich nazw zwierząt, które zaczynają się na sz. Halo, dzień dobry, proszę odpowiedź. Proszę odpowiedź. Pies. Jeszcze raz? Pies. Jeszcze raz. Pies. Ja nie bardzo panią zrozumiałam. Reżyser mi mówi, że pani podała nazwę pies. No, pies na pewno to nie jest, bo zaczynamy od literek SZ. Także za psa na pewno nie zapłacę. Być może panią źle usłyszałam. Ja was bardzo proszę, żebyście dokładnie, wyraźnie powiedzieli mi, o jaką nazwę zwierzęcia chodzi, jeżeli już traficie do studia. Szkoda, żeby zmarnować szansę na wygranie pieniędzy. Do wygrania jest 200 zł. Reżyser usłyszał pies. Takiej odpowiedzi nie mogę zaliczyć na pewno. Na pewno pies to nie jest i to nie pies schował się w mojej kopercie. Może ktoś myślał o rasie psa? Ale odpowiedź była pies, tak mówi reżyser. Nie, nie, nie. Szukamy zwierzęcia na sz. S, Z. Wiemy, że to na pewno nie jest szczur.
I na pewno jest jeszcze jedno zwierzę, które rozpoczyna się od sz. To zwierzę jest w mojej kopercie i za nazwę tego zwierzęcia zapłacę 200 zł. Halo? Dzień dobry, proszę o odpowiedź. Dzień dobry, szczygieł. Szczygieł? No nie, jeszcze nie. Szczur i szczygieł to do tej pory najlepsze propozycje, jakie usłyszałam. Jednak, żeby zapłacić Wam 200 zł, muszę usłyszeć dokładnie to hasło z koperty. O jakie zwierzę może chodzić? Jeżeli pomyślałeś o innym zwierzęciu niż szczur, niż